nie bardzo rozumiem powody, dla którego pan wójt nie skierował do Rady Gminy. I nie mówię tutaj, panie przewodniczący, tego, że dlatego dzisiaj my w tej formie składamy, bo to wójt powinien z inicjatywą wyjść, szczególnie, że jest prezesem zarządu gminnego, szczególnie, że w lutym 2008 roku na walnym zebraniu strażaków Międzyczy Górny obiecał, że pomoże prezes, honorowy prezes, jest prezes obecny. Oni pamiętają to dokładnie, wszyscy duchowie pamiętają, że była to obietnica, żeby wójt zrobił wszystko, żeby tą strażnicę pomóc rozbudować. Myślę, że dlatego pan wójt zlecił wykonanie planu odbudowy miejscowości, bo po cóż inaczej, do czego innego byłby nam potrzebny ten dokument. Zastępca wójta dostał polecenie opracowania. Powiem szczerze, że przesiedzieliśmy, bo to nie tylko pan zastępca pisał, również jeśli był z doktorem Osuchem, przesiedzieli kilka nocy. Ten dokument to nie powstał sam. Myśmy poświęcili kilka nocy swojej pracy po to, żeby ruchom Rady Miejsca Górnego powiedzieć, zrobiliśmy wszystko, co jest do zrobienia z naszej strony, aby pomóc wójtowi i Radzie Gminy podjąć decyzję o dokumenty. Pan wójt, mając wszystkie dokumenty, nie skierował do Rady Gminy wniosku o rozbudowę. Rozumiem, że to nie jest kwestia, że Rada Gminy nie przyjęła. Pan wójt nie złożył na razie, dlatego mam nadzieję, że złoży. Dlatego też właśnie wnioskujemy w tej chwili. Mam nadzieję, teraz jeszcze kwestia tutaj głosów w dyskusji. Panowie mówicie, bo panowie wypowiadacie się, że nam to jest niepotrzebne i szkoda pieniędzy. Chciałem przypomnieć, że tak naprawdę to strażacy nie wnioskują o pieniądze realnie, żeby je przejąć. Oni proszą o pomoc sfinansowaniu, że nie mogą zaciągnąć kredytu, za mała jednostka, nie mają statusu organizacji pożytku publicznego, że musieliby wystąpić na status, a oprócz tego nie mają zabezpieczenia bankowego. Bank, bo były sprawdzenia, bank powiedział, nie skredytujemy takiej inwestycji. Myślę, że w gminie, w której wójt jest prezesem zarządu gminnego straży, myślę, że w gminie, w którym prezesem jednostki nieprzygodnie jest zastępca wójta, i myślę, że w gminie, w tej Radzie Gminy jest przynajmniej kilku strażaków, jak wiem, jestem trochę zażenowany, że taka dyskusja ma miejsce. To nie jest kwestia pieniędzy, to jest kwestia pomocy ruchom w tym, żeby zrobili to, co są oni, wypracowali około 100 tysięcy złotych. To są pieniądze wypracowane swoją pracą, a chcą te pieniądze zainwestować. Oni teraz mówią, no to my w takim razie będziemy to robili za swoje pieniądze. Za 100 tysięcy złotych zrobią ćwierć tego, może w stanie surowym postawią. A kiedy to będą wykańczać, kiedy to będą wyposażać? Ta strażnica nie pracuje tylko dla strażaków. Ta strażnica pracuje również dla nas. Mamy tam wszystkie imprezy sołeckie. Dożynki, spotykamy się w strażnicy. Spotkania świąteczne, Boże Narodzone, okładki, spotykamy się w strażnicy. Jak, mamy teraz oczywiście chatkę, rzeczywiście. Tam jest, nie ma kuchni. Jak mamy jakiekolwiek imprezę, gdzie trzeba skorzystać z kuchni, spotykamy się z strażnicy. Na 30 maja planujemy imprezę kulturalną dotyczącą 50 roku Waldego Krząszka. Mamy salę już strażacy zarezerwowali, przekazują na ten weekend dla sołectwa Międzyczy Górnej. To nie jest tak, że oni to chcą tylko dla siebie. Oni to chcą dla nas. Dla społeczności lokalnej, dla mieszkańców Międzycza Górnego, również Dolnego, bo też przyjeżdżają na imprezy i również dla gości, którzy przyjeżdżają do Międzyrzecza. Ja myślę, że byłoby nieładnie, byłoby nie fair w stosunku do tych ludzi. To jest grupa naprawdę świetnych strażaków. Oni w gminie na Żywiarzu wygrywają dla trzeciej od rzędu zawody sportowo-pożarnicze. Myślę, że byłoby, już jest im przykro. Już jest im przykro, że w ogóle taka dyskusja ma miejsce. Bo ona miejsca gdzie powinna. Powinno być tak, w przypadku innych podobnych sytuacji. Wójt składa wniosek, rada głosuje, jest coś zrobione, przysięga się wstęgę i jest tak, jak być powinno. W przypadku Międzyrzecza Górnego od dawna dzieją się dziwne rzeczy. Ja bym chciał tylko wytłumaczyć taką sprawę, bo tu troszkę ta sprawa jest osmużna, się pojęta. Tylko rozbudowa kuchni. A projekt budowlany, który jest całkowicie nam przewiduje, tylko jedno pomieszczenie na poziomie kuchni o podniesienie kuchni.
tam przewidzimy pomieszczenie obok sceny dla przebiegania, czyli jakiś występ zespół, tam jest pod dwór. Druga kombinacja to są przeznaczenia jako sale. To mogą być kolejne, wykładowe, przykładowo kiedyś wykorzystane. Rozbudowa kuchni tylko jest jeden element tego całego projektu. A tu może raczej tylko usłyszeli, że tylko ta kuchnia, ta kuchnia. Po co ta kuchnia? Nie? To jest przy okazji powiększenie kuchni, ale cały projekt to jest rozbudowa. I to jest dodatkowo, bo mamy ładną scenę, a nie mamy zaplecza. Dziękuję. Wójt nie złożył wniosku radzie. Dlaczego? Nie dlatego, że jest złośliwy, tylko dlatego, że przeszedł procedurę, o co pan też walczył, żeby najpierw komisje się zapoznały. Druhowie z OSP z Rzecza Górnego złożyli wniosek. Spłynął on do mnie 10 marca. Adresowany jest wójt gminy Jasienica. Państwoście go otrzymali, ja mam go skserowany, byście mieli przed sobą. Co zrobił wójt? Włożył do papierów i nie zrobił nic? No nie. Poprosiłem o zapoznanie się z tym wnioskiem najpierw komisję budżetową, prosząc o opinię. Czy komisja budżetowa widzi tą inwestycję? Czy komisja budżetowa chce w swojej opinii, aby przejąć czy to część obiektu, czy cały na rzecz gminy i przez 7 lat go utrzymywać. Bo to jest najważniejsza sprawa. Bo dzisiaj obiekt jest obiektem OSP Międzyrzeczy Górne. Proszę pana, mówienie, że druhowiec OSP Międzyrzeczy Górne to grupa świetnych strażaków, to pan mnie przekonywać nie musi, bo on prawie co wstąpił do straży, a ja już byłem wcześniej i ja tą pracę znam i widzę. I nie było zebrania walnego, na którym bym nie podkreślił niesamowitej pracy druhów strażaków na czele z druhem prezesem Ottonem Wiśniańskim. Bo to jest jego życie, które on tam postawił. I to jest jego dziecko, które dzisiaj jest. I siedzi tu z nami. I oszczędźcie tych swoich stwierdzeń, kto jak się mocno stara i argumentuje. Bo prezes Wiśniański nie mówi nic, ale on pracuje na rzecz tej jednostki. I chcę powiedzieć, że jak byłem na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym teraz w Międzyrzeczu i rozmawiałem z druhami, usłyszałem takie stwierdzenie, że druh Leszek Mroczko niejedno nam jeszcze w Międzyrzeczu załatwi. Bardzo się ucieszyłem, że druh Leszek Mroczko niejedno jeszcze w Międzyrzeczu załatwi. I myślę, że dzisiaj pana wystąpienie jest kontynuacją pana starań o rozwój Międzyrzeczu. Jakie będzie finałowe, jaka będzie decyzja, zależy od rady, nie ode mnie. Ja mogę być dwoma rękami lub nie wiem, jeszcze trzema, tylko za. Bo jako i prezes gminny, i wiceprezes powiatowy, i człowiek, który patrzy na strażaków, pan patrzy tylko, jak OSP z Międzyrzecza Górnego wyjeżdża. A ja patrzę, jak wyjeżdżają z całej gminy. I widzę, ile ci ludzie poświęcają czasu. Nie przedstawiając się na rzutnikach, ile oni uczynili dla społeczeństwa.